Fris kolejny raz został posądzony o skopiowanie pomysłu od telewizji i w podobnym czasie realizuje program, który zapowiedział TVN. Skontaktowałem się z Karolem i uzyskałem jego komentarz, który ukazuje jego perspektywę. Oprócz tego ostatnio odbył się zlot coachów, gdzie można było wspólnie krzyczeć, że jest się super, sprawdzić swoją aurę albo kupić rzeczy na smoczym bazarze. Polski prankster postanowił prowokować kobiety, pytając o zdjęcie i wykonując gest ręką. Ferrari odniósł się do promocji skamu związanego z krypto, a Abus ze strony ekipy opowiedział, w jaki sposób zastraszył lekarza, który nie chciał zbadać jego żony. I oczywiście nie zabraknie sekcji szybkich newsów. Witam Was w podsumowaniu najciekawszych informacji z sieci i lecimy z pierwszym tematem. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, jaki jest sens życia, to powiem Wam o wydarzeniu, podczas którego podobno znajdziecie odpowiedź na to głębokie filozoficzne pytanie. Life Balance Congress zebrało w jednym miejscu internetowych coachy, a ich motywacyjnego gadania można wysłuchać za jedyne 900 zł, o ile wybierzecie najtańszą wersję. Ta najdroższa w sektorze ognia, cokolwiek to znaczy, kosztuje około 6 tysięcy. Na uczestników kongresu czekały niemałe atrakcje, jak zebranie się w grupie i wykrzykiwanie, że jest się super. To wy jesteście, powiedz tak. To wy? Tak. To wy? Tak. Okej. On the one, two, three. Rękę switch, krok do przodu i powiedz: super, ja to ja. 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 Uważacie, że to wysoka cena jak za taką dawkę motywacji? No to poczekajcie, bo to jeszcze nie koniec, ale o tym za chwilę. Najpierw sprawdźmy, kto tam w ogóle wystąpił, bo przecież takie wydarzenia potrzebują mówców. Pewnie pamiętacie Dawida Piątkowskiego, tego odrzuć szkołę, weź kredyt, zbuduj bliźniaki. Kupiłbym ziemię za 100 tysięcy złotych i za 400 zbudował bliźniaka do stanu surowego zamkniętego albo otwartego, w zależności jak to wyjdzie z sianem. A najlepiej by było dobrać trochę kredytu, kupić troszeczkę większą ziemię, wtedy powiedzmy za 200 tysięcy złotych i postawić na takim większym plastrze ziemi dwa bliźniaki, to wtedy macie 4 domy do sprzedania. Oprócz niego znalazło się tam też kilku innych ekspertów i ekspertek, jak na przykład Ria Sokół. O niej też było głośno za sprawą niesamowicie poruszającego rytuału płacenia i zwiększania limitów. A to tylko jeden z przykładów magicznych historii, które odmienią wasze życie. Miałam taką sytuację parę dni temu, że wykonywałam bardzo duży przelew na jedno z moich marzeń. Robię sobie taki rytuał z Julią, z mojego teamu, i robimy taki rytuał płacenia. Siedzę z nią na telefonie, robię ten rytuał płacenia, jestem przeszczęśliwa, że wysyłam te pieniądze, puszczałem muzykę, wszystko, napięcie rośnie i nagle ja mówię: o, Julia, nie przeszedł ten przelew. A co się stało? No jest napisane, że mam zwiększyć limity. Ja mam takie: wow, mam zwiększyć limity. Miałam ciarki na całym ciele. Innym przykładem jest wypowiedź Kasi Nas, która z kolei nie chciała zaburzać balansu energetycznego, więc nie pozwoliła przyjacielowi dołączyć do spotkania. Nie znalazłem jej w line-upie najnowszej edycji wydarzenia, ale jest to też dobry przykład na to, co tam się dzieje. Mieliśmy zaplanowane spotkanie na 4 osoby, więc ja mówię: idealnie, 2 mężczyzn, 2 kobiety, balans energetyczny, 4 kierunki, 4 drzwi, zgadza się. I dołączył do nas nasz przyjaciel. I tak siedzimy wszyscy i w pewnym momencie my zaczynamy się ruszać, a on mówi: hej, mogę iść z wami? No co ja mówię: moment. I zrobiłam check-in i mówię: nie. I wiecie, co było przepiękne w tej historii? Że on powiedział: szanuję cię za twoje nie. Szanuję cię, że powiedziałeś nie. I jest to dla mnie dużo ważniejsze, niż jak w tym momencie przekroczyłabyś swoją granicę. Poza tak wybitnymi jednostkami pojawiły się też nieco normalniejsze, czy też bardziej przyklejone. Na przykład swój występ miał współzałożyciel CD Projekt Michał Kiciński, a koncert zagrała m.in. Kaja. Tak więc jest to specyficzna mieszanka osobowości i atrakcji, w tym tych dodatkowo płatnych. Podczas Life Balance Congress nie zabrakło stoisk oferujących oświeconym wykonanie zdjęcia aury razem z raportem od eksperta, i to za jedyne 120 zł. Jednak nie martwcie się, bo jeśli nie chcecie widzieć kolorowych światełek wokół siebie, to możecie ogolić sobie jajka. Tak, taka reklama też się pojawiła i podobno to idealny sposób na zwiększenie pewności siebie w łóżku, biznesie, sporcie, no generalnie w całym życiu. A jeżeli nie macie czego golić lub nie lubicie tego robić, to możecie zbadać się biorezonansem, czyli takim urządzeniem z pogranicza alternatywnych metod leczenia, które, jak wyczytałem, nie ma podstaw w nauce. No ale fajnie się nazywa, tak jak zresztą stoiska, które pobudzają wyobraźnię. Bo kto by nie chciał odwiedzić Fundacji Wsparcia Aniołów, spróbować programowania podświadomości, czy też wpaść na smoczy bazar obfitości. Zapewne miejsca te odwiedził Krzysztof Stanowski, który postanowił wziąć udział w tym evencie i opowiedzieć, co tam się odwala. To jest ze mną Krzysztof Stanowski. Chciałam podpytać, jak się podoba konferencja i naprawdę, szczera opinia. Jest tu kilka osób, które wzbudzają zaufanie, ale jest tu dużo też szarlatanerii, jak przy tych stoiskach. Co drugie jest z jakimś odklejeniem, a co drugie jest normalną osobą. Okej, super, dzięki bardzo. Coś czuję, że będzie to wyjątkowo ciekawy materiał, bo umówmy się, że organizatorzy podali mu content na tacy. Intryguje fakt, że Stanowski znalazł tam ciekawe treści, bo być może to wszystko nie jest tak skrajnie odklejone, jak nam się wydaje. Czekam na relacje, bo coś czuję, że to, co jest dostępne w sieci, to tylko malutki wycinek magicznych treści ze świata coachingu. Jeśli myślicie, że era pranków już przeminęła,
działa i aktualnie ludzie poszukują innej rozrywki, to dobrze myślicie, ale niestety nadal istnieją twórcy, którzy uparcie tworzą tego typu content i bardzo często irytują innych ludzi. Jednym z takich osobników jest Brzoza TV, który wpadł na genialny pomysł zaczepiania kobiet na ulicy. Siemanko, tym razem będę pytał się kobiet na ulicy, czy mogę im zrobić zdjęcie telefonem, a jak się spytają po co, to im pokażę taki ruch. Miłego oglądania. Proszę, mogę pani zrobić zdjęcie? Nie. No jedno zdjęcie nie, tylko. Nie. No proszę. Nie, a dlaczego nie? A po co? Mogę któreś z pani zdjęcie zrobić? Może pan nam wszystkim. O, dobra. A czemu? Czemu? No potrzebuję do. A to nie. Tak, mnie też to potężnie skręciło, jak zobaczyłem ten genialny pomysł na pranka, który jest jednocześnie głupi, obleśny i żenujący. Takie kombo z pierdolenia mógł stworzyć tylko Brzoza TV, który wydaje się nie mieć jakiegokolwiek poczucia wstydu. Mogę zrobić tobie zdjęcie? Dla mnie? No. A dlaczego? No, tak mi się spodoba, że mi się zrobię zdjęcie. Jezu. No możesz. No. Okej, ale dlaczego? Idź, uciekaj. Zakładałem, że Brzoza jest na tyle cwany, że w momencie ewentualnej dramy powie, że gest, który wykonywał, oznaczał, dajmy na to, mycie zębów, zabawę jojo czy coś w tym stylu. Wiecie, że przemyślał jakąś głupią, ale jednak linię obrony na wypadek afery. Niestety i tutaj się zawiodłem, bo do jednej z kobiet wprost powiedział, po co mu jej fotka. Mogę pani zrobić zdjęcie? No jedno zdjęcie mi się by przydało. No dlaczego by się panu przydało? Czego? Nie wie pani dlaczego? Jak to zacząć? Automatycznie. Do FAP folderu. W zasadzie jedyne, na co wpadł Brzoza, to śmiała teoria, że jak ktoś ma problem z jego materiałem, to ma ból dupy. Po co jakaś dyskusja o aspekcie moralnym, społecznym, jego głupocie i szkodliwości? Wszystko to z góry trafiło do worka o nazwie ból dupy. Dla jasności, każda kobieta zgodziła się na wizerunek i każda się z tego śmiała, więc twój ból dupy w komentarzu jest tu zbędny. Chyba że to robisz dla mojego zasięgu, to dziękuję. Zapewne według Brzozy niesłuszne pretensje miała również jedna z kobiet, która w dużo stanowczy sposób zareagowała na jego głupie teksty. Tym razem już nie było niezręcznych, nerwowych uśmiechów, tylko jasna propozycja szybkiego oddalenia się. Foto, you, no problem? You want photo? Why? Nie. Please. No. Why? What? Ciekawi mnie, czy kobieta z tego chyba najmocniejszego nagrania z całego filmu również wyraziła zgodę na publikację. Czy może jej nie spytał, bo przecież siedziała tyłem i nie było jej widać. Ciekawe też, ile kobiet nie wyraziło zgody, bo po prostu poczuły się urażone. Logiczne, że dostaliśmy okrojoną wersję praktycznie tylko z osobami, które się zgodziły, co buduje iluzję powszechnej, społecznej akceptacji tego typu zachowań. Każdy się z tego śmiał, więc fajny odcinek, a wy już teraz zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i piszcie w komentarzu jakieś inne pomysły. Nie liczę na to, że do Brzozy dotrze, że jest zbanem, ale mam nadzieję, że tego typu treści spotka ostracyzm społeczny, bo to już nie jest balansowanie na granicy kontrowersji, tylko jawne jej przekraczanie. Wszyscy przywykliśmy do odklejek influencerów, ale jednak niektórym zdarza się to częściej i przede wszystkim ważne, czego ta odklejka dotyczy. Być może kiedyś już słyszeliście o Abusie, przypakowanym gościu, który występował w programie Google Box, a aktualnie wraz z Radzikiem i Karwatem prowadzi kanał Strong Ekipa. O Abusie było już głośno, bo już nieraz zabłysnął, opowiadając na przykład o biciu drugiego człowieka. Wyciągnięty, łubu-dubu, gość z auto, gość człowieku, tak. I gościa kapało, nie? A królik tak stoi, mnie puka, nie? Mnie puka, no nie? A ja mówię, co to? Ty, sorry, to nie ten. Nie? A ja do gościa doszedłem, mówię, ty, sorry, mówię, kołnierzyk mu poprawiłem, kurde, sorry, stary, naprawdę. Tak. To jest nieco stara sprawa, ale już nie tak stare są nagrania z Gromdy, gdzie w trakcie transmisji na żywo zaczął czytać czat i wyzywać się z widzami. Mimo usilnych prysz kolegów, brnął dalej i nakręcał się kolejnymi komentarzami. Ale łeb się był łysy, zapraszam, podejdź mi to powiedz. Ale po co te hejty? Ale ja lubię. Ale co ci dodaje? Ale mi to sprawia przyjemność, rozmawiam z widzami. To sobie doczytaj spokojnie i nie odpowiadaj na to, bo to nie ma sensu. Ale ja rozmawiam z widzami. Karuwa, abuzy. Ci w dupę, A i była też akcja z samochodem, gdy Abus został zatrzymany za brak tablicy rejestracyjnej z przodu pojazdu i przyciemnione szyby w polu widzenia kierowcy. Wówczas, mimo że policjanci zachowywali się normalnie i wykonywali swoje czynności, to musieli usłyszeć, kto jest ich szefem. Ale niech pan mówi normalnie, bo ja mówię normalnie. Ale ja mówię normalnie, więc też niech pan mówi normalnie, bo ale niech pan, nie pan posłucha. Ja na pana patrzę podatki, nie pan na mnie. Klasik. No właśnie, i ten sam Abus uznał, że musi publicznie wypowiedzieć się na temat Ukraińców, a w sumie to konkretnie mężczyzn, którzy jego zdaniem powinni latać z kałachem i bronić kraju. A wszystko zaczęło się stosunkowo niewinnie, czyli od zagadania do dziewczyn, prawdopodobnie również z Ukrainy. Mogę pani zadać pytanie? Bo pani jest z Ukrainy, rozumiem, tak?
Niech mi pani wytłumaczy, jak to jest, to nie? Bo ja rozumiem kobiety i dzieci tutaj, że są w Polsce i gościmy was. Oczywiście bardzo chętnie was gościmy. Tylko niech mi pani powie, jak to jest, że młodzi Ukraińcy, no nie? Wielcy, silne chłopy, no nie? Siedzą tutaj u nas w lokalach, piją piwa, dobrze się bawią, a nie bronią ojczyzny. Jak to jest? Nie wiem, sama zadaję się tym pytaniom. Sama pani sobie zadaje to pytanie, tak? Więc bardzo pani dziękuję za odpowiedź, więcej nie potrzeba, życzę miłego dnia. Słyszałeś? Ukrainka, kobieta powiedziała, rozłożyła ręce. Siedzą tu piwa piją, zamiast z kałachami latać po Ukrainie. Co to jest do chuja? Ja rozumiem, pomagać dzieciom, kobietom z Ukrainy, jak najbardziej. Zawsze, wszędzie i o każdej porze. Ale jak widzę, nic na to nie poradzi. Rozumiem, że można mieć różne podejście do kwestii obrony kraju, ale osobiście uważam, że każdy powinien sam decydować o tym, za co chce oddać swoje życie. Oczekiwanie, że losowy typ, który nie miał nic wspólnego z wojskiem i bronią, będzie na współczesnym polu bitwy czymś więcej niż mięsem armatnim, jest bez sensu. A co do samego piwa, to niestety, ale ludzie często topią smutki w procentach. W tym wypadku nie znamy historii wspomnianych osób, więc nie wiemy, czy to ich rozrywka, czy nieudolny sposób na radzenie sobie z problemami. I już jest grubo, a to dopiero początek głębokich przemyśleń Abusa i wtórującego mu Radzika. Człowieku, to jest proste i logiczne. Jest wojna, jesteś silny, jesteś wielki, dostajesz broń, idziesz bronić swojej ojczyzny, a nie spierasz do drugiego kraju pić piwo, kurwa. I chlać, i jeszcze, kurwa, wam powiem szczerze, bałaganić i brudzić. Bo wiele razy widziałem, ja śmieci nie wyrzucam przez okno ani nic. Czasami tam gdzieś papierosa rzucę i tak dalej. Ale tu jest w kolejkach do sklepach, to jest tylko tionkę, czyli tionkę papierosy, setku, piwu. A wyjdzie, wypije to piwo? Nie, bo on jest nie u siebie. Zwrócisz mu uwagę, ty będziesz najgorszy, bo jeszcze mu zwróciłeś uwagę, bo on tu jest gościem, jest bardzo poszkodowany, kurwa. Tam, do siebie, na front, kurwa. Iść bronić ojczyzny, a później pić piwo. Ja zacznę, kurwa, chyba na tym kanale naprawdę mówić o tym, co mnie, kurwa, denerwuje. Gdzieś w tej całej dyskusji pojawił się wątek emerytur, kolejek do lekarza i w finale śmiecenia. Co prawda Abus przyznał się, że jako Polak sam śmieci rzucając pety na ulicę, ale rzekomo to Ukraińcy robią największy burdel. Czy to możliwe, że jakiś obcokrajowiec wyrzucił śmieci w nieodpowiednim miejscu? Jasne, że tak, ale czy przez to można wszystkich wrzucić do jednego worka i z góry oceniać? Oczywiście, że nie. W dalszej części tematyka przeszła na kwestie zdrowotne. Jak do Polski przychodzi zmyślona pandemia, tak? Ludzie zarabiają na tym, oszuści zarabiają na tym miliony, to jest po pierwsze, to zastanówcie się, ludzie, z jakiej okazji wy musieliście za własne pieniądze kupować maseczki, jak wy płacicie podatki, jak wy płacicie wszystkie możliwe składki, wszystkie możliwe podatki, bo kupisz paczkę zapałek w sklepie, tam jest też podatek. Jak, w jakim państwie my żyjemy, jak my sami musieliśmy sobie zapewnić maseczki na przykład na gębę. No i jak już się rozpoczął wątek ochrony zdrowia, to Abus klasycznie musiał opowiedzieć historię. Tym razem o lekarzu, który nie chciał przyjąć jego żony. Być może coś źle interpretuję, ale wydaje mi się, że on kolejny raz przyznał się do zastraszania drugiego człowieka. Tym razem ze szczegółami, a nawet wymienił, jaki to był szpital. Opowiem wam taką historię szybko. Poszła Iga się zapisać na USG, no nie? Zapisali na USG 30 kobiet. Lekarz, to się okazało, przyjmował do 13 i po 15 kobiecie przyjętej wyszedł lekarz, mówi tym 15 pozostałym kobietom, które czekają w kolejce po 3 godziny, dziękuję, do widzenia i tak dalej, no nie? No to Iga wstała, mówi, proszę pana, ja tu czekam 3 godziny po to, żeby pan mi powiedział do widzenia. To nie jest moja wina, że przyjęliście na dzień dzisiejszy 30 osób, a jesteście w stanie przyjąć 15. A on mówi do Igi tak, no to niech pani tam zadzwoni gdzieś na skargę, niech się pani poskarży. A Iga mówi tak, mam zadzwonić, mam się poskarżyć? No on mówi tak i tak, wiesz, lekceważąco, dobra, dziękuję, do widzenia. Zadzwoniła do mnie, przyjechałem do szpitala, gość już się przebierał, wszedłem do szpitala naszego w Głownie, mówię, schodzisz, robisz, mówię, kobietą USG. I dobiegiem. Mnie to nie interesuje, mówię. Bo ja to mówię, a jak nie zrobisz, to ja tobie zrobię to USG dzisiaj. No wiesz, jak było, pamiętasz? Ja wiem. A wtedy jeszcze byłem kwadratowy, no nie? Ubrał się, zszedł, zrobił to USG i tak dalej. I mu powiedziałem później na spokojnie, proszę pana, to nie jest moja wina, ani tych kobiet, że na recepcji przyjęliście 30 kobiet, a jesteście w stanie obsłużyć 15. Jeśli wierzyć jego opowieści, to rzeczywiście szpital i w finale lekarz popełnili błąd, zapisując zbyt wiele kobiet, ale nadal bawienie się w gangusa, który przyjeżdża i rozkazuje lekarzowi, co ma robić, bo jak nie, to on mu zrobił USG, jest po prostu zastraszaniem. A tym bardziej, że sam wspomniał, że był wtedy kwadratowy. Mam wrażenie, że Abus dał upust swojej frustracji, a wówczas ludzie mają tendencję do skrajnego patrzenia na rzeczywistość. Tak się składa, że rzadko kiedy świat jest czarno-biały i zwykle polega na odcieniach szarości. No ale to trzeba na spokojnie wszystko przeanalizować, a nie polegać na emocjach. Przy okazji afery z Nikitą po raz kolejny w sieci ożyła postać Trumana. Wspólnie z Ferrari ogłosili, że zainwestują w nią 100 tysięcy złotych i pomogą wyjść z patologii, a w finale tylko zbili na tym zasięgi, a cały projekt się rozpadł. W każdym razie zarówno Amadeusz, jak i Truman byli niegdyś bohaterami jednego z moich filmów, a konkretnie tego, który dotyczył skamu związanego z projektem krypto Scan DeFi. Siema, to Truman, dawno nie nagrywałem filmów, zapomniałem, jak trochę się to robi, ale dzisiaj ogólnie opowiem wam o projekcie Scan DeFi. Scan DeFi, duży potencjał na 1000%, a nawet 2000%, czytaj do końca. Truman, mam taki deal,
że Truman mi mówi, poleca to, jak zarobisz, to wstawiasz na story. Zaczęło się stosunkowo niewinnie, czyli od ogólnych info, z wizją ogromnego wzrostu. Scandify, duży potencjał na 1000%, a nawet 2000%, czytaj do końca. Truman wraz z Amadeuszem Ferrari, Rybą i Klaudusiek promowali kryptowalutę Scandify, która miała w krótkim czasie doprowadzić inwestorów do bogactwa. Cały wątek jest złożony, więc jeśli nie widzieliście, to zachęcam do obejrzenia całego mojego materiału, link znajdziecie w opisie. W każdym razie po nagłośnieniu temat ucichł, Truman przestał być tak aktywny w sieci i generalnie każdy o tym zapomniał. Teraz jednak, jako że nasz zgrany duet powrócił przy okazji Nikity, to i pojawiły się pytania o Scandify. No i Ferrari postanowił odnieść się do zarzutów. Pamiętam tylko tyle, że mi przysięgał, że nie wiedział, że tak to będzie, ponieważ on poprosił mnie o zareklamowanie krypto, sam reklamował to krypto i to krypto, odkąd zaczęliśmy reklamować, podrosło 250%. I później spadło. O, także, że ludzie zostało im 30% tego, co początkowo wpłacili, tak? No ja to zaufałem koledze, którego znam jakiś czas, no i on mi zaprzysięgał się, że nie wiedział, tak? Tak więc Amadeusz zaufał na słowo Trumanowi, zarówno jeśli chodzi o samą reklamę krypto, jak i późniejszą obietnicę, że nie planował wydymać ludzi. I teraz są dwie opcje. Albo Ferrari nie oglądał mojego filmu i nie wie, o czym mówi, albo oglądał, ale zapomniał jego treść. Chociażby dlatego, że Truman wykorzystał nawet kumpla, bo mimo, że dostał od firmy środki na promo u Influ, to nie zapłacił Amadeuszowi za reklamę. Bazując na tym zaufaniu, Truman poprosił Scandify o pieniądze na promo u kolejnych polskich influencerów, czyli u wspomnianych Ryby, Klaudusiek i Ferrariego. Miała to być wielka kampania trwająca około 2-3 miesiące, więc właściciele przelali mu tokeny o wartości w tamtym momencie, uwaga, 50 tysięcy dolarów. Żeby coś zareklamować, trzeba dostać za to pieniądze. Z Trumanem mam taki deal, że Truman mi mówi, poleca to, jak zarobisz, to wstawiasz na story i przyklepujesz, że zrobiłeś to dzięki mnie. Dla mnie spoko, no to f***ło do tej pory, naprawdę. Zarobiłem dzięki niemu kupę szmalu, no a tym razem się powinna noga, na początku oczywiście poszło w górę. Mnie najbardziej boli to, że ktoś powie, że reklamowałem. Za reklamę bierze się pieniądze, ja niestety pieniądze nie otrzymałem. Ja nie bronię tego, że to nie był przekręt. Ja mówię wam tylko, że nie wiem, ale mogę wam powiedzieć, że przysięgał mi w oczy, że nie wiedział, że tak to się skończy i mnie za to przeprosił. No i jeśli ja go lubiłem, to po prostu mu to wybaczyłem. Tak więc Ferrari wspaniałomyślnie wybaczył swojemu przyjacielowi, który wrzucił go na minę i naraził, a w sumie to spowodował straty wizerunkowe. No i też poniekąd straty finansowe, bo nie zapłacił mu za reklamę. Co ciekawe, wówczas Amadeusz bardzo mocno się upierał, że to nie była reklama, bo mu za to nie zapłacił. Za to teraz, omawiając temat, przyznał, że to była reklama z kategorii poznajomości. Z kryptowalutami jest tak, że jeśli z przyjacielem się nie robi biznesu, ja z nim nie robiłem biznesu. Ja mu zareklamowałem coś po znajomości. To niby taki szczegół, ale dosyć istotny z punktu widzenia całej opowieści. Jak mogliście wcześniej usłyszeć, Ferrari przyznał, że nie jest w stanie ocenić, czy to był skam czy nie, bo nie zna się na tyle na krypto. Budował też narrację, że nie chce bronić Trumana, ale jednocześnie porównał sytuację ze Scandify do hazardu. Niejako zdejmując odpowiedzialność z kumpla i twierdząc, że to taki biznes. Nie znam się na tyle, żeby wam powiedzieć obiektywnie, czy był to przekręt czy nie. Mogę wam powiedzieć na podstawie tego, że miałem kilka bitcoinów w życiu, miałem trochę Ethereum, coś tam jeszcze miałem. Jeśli ktoś wyciągnie lwią część, to nie jest to żaden przekręt, tylko tak to kurwa działa, jak jebany hazard. Czy krypto to ryzykowny rynek? Oczywiście, że tak, ale jest tym bardziej ryzykowny, gdy ktoś nagania ludzi na inwestycje, a jednocześnie od początku planuje wyjść w momencie, który zagwarantuje duży zysk. Takie działanie ma swoją nazwę, a konkretnie pump and dump, ale o tym za chwilę. Z tym, że to skam, to ja wiem, że tylko to nagrali ludzie pokroju Revo, którzy tak naprawdę nie mają żadnego pojęcia o kryptowalutach. To jest tak, jak ja bym o kosmosie zaczął rozmawiać, nie? Czy uważam się za eksperta od krypto? Oczywiście, że nie i właśnie dlatego wykonałem dziennikarską pracę i konsultowałem cały materiał ze specjalistami. Jednym z nich był Nexe, który od dawna siedzi w krypto, a drugim Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut, który analizując całą sprawę, w tym wykresy, wprost stwierdził, że to klasyczne pump and dump. Oprócz tego skontaktowałem się z twórcą Scandify, który opowiedział całą historię współpracy z Trumanem, a także gadałem z głównym zainteresowanym, żebym miał szansę obrony. W związku z tym próba zdyskredytowania mojego materiału na zasadzie Revo nie zna się na krypto jest kompletnie nietrafiona i pokazuje jedynie bezsilność Ferrariego, który po prostu został wykorzystany przez kumpla. I z tego co wiem, bo rozmawiałem z nim dwa dni temu, on już kilka razy na jakimś live wspomniał o tym, jak to było naprawdę i tak dalej, ale wiecie, nie odbiło się szerokim echem. To on bardzo będzie chciał to wyjaśnić publicznie. I tak na koniec. Amadeusz twierdzi, że Truman zamierza się wytłumaczyć z afery ze Scandify, więc zapytaj go, w jakiej sprawie do mnie dzwonił jeszcze przed wybuchem afery z Nikitą. Może to ci pomoże określić, czy to był przekręt, czy nie i realnie ocenić sytuację. I teraz pora na nowy segment, który zdecydowanie przypadł wam do gustu, czyli szybkie newsy. W ostatnim odcinku z Grzytu Gimper zapytał mnie, czy jestem żugajką, na co odpowiedziałem. A ty żugajkiem czy kociołkiem bardziej? Nie no, znaczy inaczej, jak miałbym wybierać, to bardziej żugajkiem. Żugajkiem, tak, aczkolwiek okay. Tak w praktyce to pewnie ani tu, ani tu. Do sprawy odniosła się sama Julka, która niegdyś pozytywnie wypowiedziała się o naszym podcaście. Stwierdziła, że albo przyznam, że jestem żugajką, albo przerzuci się na Golds. No i właśnie z tej okazji mam dla was informację o tym, że już niedługo w sieci handlowej pojawi się jej pierwszy solowy produkt. W tym momencie już wiemy, że będą to lody, które powstały we współpracy z firmą Wedel. Premiera jest przewidziana na najbliższą środę. Wow!
I jak już o Julce mówimy, to wystąpiła w TVN24, gdzie pogadała o festiwalu, podczas którego zagra swój koncert. Co ciekawe, jej imię i nazwisko pojawiło się obok Maty, Brodki czy Maryli Todowicz. Czy to, że przedstawiłem te kilka informacji o Julii Żugaj, oznacza, że zostałem Żugajką? Freeze zapowiedział swój nowy program i kolejny raz został posądzony o skopiowanie formatu od stacji telewizyjnej, tym razem od TVN-u. Chodzi o grę wzorowaną na mafii, której Karol przedstawił zasady w krótkim wpisie. Do luksusowego kurortu przyjeżdża 12 uczestników, których celem jest wzięcie w 7 następujących dzień po dniu wymagających zadaniach. Za ich poprawne wykonanie zdobywają pieniądze do wspólnej puli, licząc na to, że uda im się wygrać główną nagrodę programu. Zakładam, że uczestnikami będą członkowie Gen Z i być może dodatkowi goście. Jakoś pół roku temu Adbuster zasugerował, że Freeze kopiował format kamperów od TVP, a tym razem chodzi o TVN i prawa do zagranicznego The Traitors. Formuła The Traitors jest inspirowana popularną i angażującą grą Mafia, w której uczestnicy potajemnie dzielą się na lojalnych i zdrajców. Ich misją jest ukończenie serii wyzwań, a tym samym zdobycie nagrody pieniężnej. Jako że opis obu produkcji brzmi bliźniaczo podobnie, to poprosiłem Freeza o komentarz. Słuchaj, jeśli chodzi o nasz program, no to prace zaczęły się tak naprawdę w trakcie trwania Twoje 5 minut 2, bo wtedy wymyśliłem ten program, jadąc na nagrywki, wpadłem na pomysł, że ej kurde, zróbmy mafię tylko jakby taką w prawdziwym życiu, dosłownie, mafia IRL. No od 3 miesięcy, już 3 miesiące temu pojawiły się pierwsze takie bardziej szczegółowe szkice mechanik programowych, no i w sumie tyle. Miesiąc temu się dowiedziałem, że tam ktoś wykupił te prawa i będzie podobny chciał robić w TV program. Karol podesłał mi także screeny rozmów i dokumentów, które wskazują, że pracują nad swoim programem od dobrych kilku miesięcy, wcześniej niż ogłoszenie TVN-u. Dziwna sprawa, ale może Freeze i telewizja mają podobne wyczucie rynku.